Powiem Wam, że nie oczekiwałem absolutnie niczego po nowej płycie Limbonic Art. Powiem więcej, w ogóle na nią nie czekałem. Mimo to, konkretnie mnie rozczarowała. Nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś wielkiego fana Limbonic Art, ale miałem na koniec szkoły średniej plecak kostkę z taką szmatą z logo Limbonic Art. Słuchajcie, no były takie czasy, druga połowa lat 90., kiedy Limbonic Art, kiedy chociażby wydało swoją pierwszą albo drugą płytę, był jednym z tych zespołów, w którym się po prostu dzieciaki, takie jak ja, zaczynające swoją przygodę z black metalem, jarały. Czy one wytrzymały próbę czasu? Trochę tak, a trochę nie, chociaż dalej uważam, bo słuchałem ich nawet całkiem niedawno, że jakby wpisywały się w tamten trend grania black metalu, tego bardziej, może nie symfonicznego, ale bardziej takiego klimatycznego, atmosferycznego. I w sumie mogę powiedzieć, że ja dalej lubię te dwie pierwsze płyty, natomiast też mogę śmiało powiedzieć, że później trochę postawiłem krzyżyk na tym zespole, niespecjalnie go słuchałem. Coś tam słyszałem, coś przeleciało jednym, coś wyleciało drugim uchem, ale nie było to nic, nad czym warto by się było pochylić na dłużej albo tym bardziej zachwycać. Natomiast nowy, świeżutki album jest po prostu beznadziejny. Płyta nazywa się Opus Demoniacal i powiem Wam, że gdyby Daemon, odpowiedzialny w tej chwili samodzielnie za Limbonic Art, znał język polski, to by się zastanawiał, czy dobrze zrobił, że tak nazwał swoją płytę, bo ja bym ją nazwał Odpust Demoniacal. Myślę jednak, że ta śmiała teza z tytułu tego filmu zasługuje na to, aby rozbić tę recenzję, a w zasadzie rozbić tę płytę, przyjrzeć się jej z kilku stron i wyróżnić pewne elementy, które sprawiają, że jest tragiczna. Pierwsza rzecz to brzmienie, a pierwsza rzecz z brzmienia, która rzuca się najbardziej w uszy, to perkusja. To jest bez wątpienia automat perkusyjny, natomiast mamy 2024 rok i gwarantuję Wam, że można zrobić rewelacyjnie brzmiący automat perkusyjny, który niejedną osobę oszuka, do tego może brzmieć dużo lepiej niż niejedne żywe gary nagrane w nie najgorszym studio nagraniowym, z tego względu, że te sample używane w automatach perkusyjnych w dobrych programach, oczywiście wiadomo płatnych, no potrafią brzmieć naprawdę rewelacyjnie. Jeśli mi nie wierzycie, no to sobie poszperajcie na YouTubie. I są niektórzy, na przykład YouTubowi gitarzyści, którzy używają właśnie automatów perkusyjnych i naprawdę brzmi to rewelacyjnie. Mamy tutaj słowo rewelacyjnie, a po drugiej stronie jest, powiedzmy, słowo beznadziejnie, tragicznie. No i właśnie tak brzmi perkusja na nowej płycie Limbonic Art. Wiecie, mi się zdarzyło parę razy używać automatu perkusyjnego i moim zdaniem, żeby dobrze zaprogramować, jakby to powiedzieć, dobrze stworzyć partię perkusji w automacie perkusyjnym, trzeba mniej więcej mieć jakieś pojęcie o perkusji. I to właśnie dlatego moje partie perkusyjne na automacie perkusyjnym brzmiały beznadziejnie. Natomiast no tutaj ewidentnie Daemon stojący za Limbonic Art nie miał na to kompletnie pomysłu. Po prostu ta perkusja brzmi, jakby ją wyciągnął z keyboarda Casio. Przejścia w dziwnych momentach, przejścia dodatkowo, które brzmią gorzej niż kartofle, które niechcący spadają po pustych wiadrach. No powiem Wam, niezależnie od tego, czy spojrzymy na brzmienie stopy, czy spojrzymy na brzmienie werbla, talerzy, chodzi to źle, sztucznie, syntetycznie, odpustowo. No właśnie, i tutaj generalnie bardzo dużo rzeczy jest po prostu odpustowych. Gitary. Powiem Wam, że słuchałem sobie przed nagraniem jeszcze raz tej płyty i zacząłem się zastanawiać, czy aby tutaj na pewno zostały użyte takie normalne gitary, one zostały nagrane tak klasycznie, że wiecie, siadł facet, wziął gitarę i zaczął grać riffy, bo powiem Wam, że mam pewne wątpliwości. Bo bardzo często gitary na tym albumie brzmią, jakby one najpierw zostały samplowane poszczególnymi dźwiękami, nie wszystkimi, tylko kilkoma, a później na przykład wrzucone do keyboarda
i były odgrywane te partie gitarowe właśnie na keyboardzie, czyli po prostu poszczególny dźwięk był wyżej, niżej i brzmi to źle. Źle to brzmi, brzmi to właśnie tak nienaturalnie, syntetycznie i co ciekawe, nawet nie pasuje do tej syntetycznej perkusji, bo mam wrażenie, że gitary są po jednej stronie brzmienia, a perkusja po innej, takiej bardziej midi. Generalnie jest tak, że jeżeli ktoś chce zamaskować dziwne brzmienie instrumentów, to powinien zmasterować, zmiksować płytę tak, żeby nie było słychać szczegółów. A tutaj jednak zdecydowano się na zmiksowanie w miarę czyste, choć brzmienie jest słabe, dziwne, ale jednak na tyle czyste, klarowne to nie jest najlepsze słowo, ale na tyle czyste, żeby można było po prostu wyłapać te wszystkie dziwne rzeczy. I to nie jest dobrze. Wokal. Wokal co do zasady, jeśli chodzi o taki skrzek black metalowy, darcie mordy, nie jest najgorszy. On jest dużo gorszy, kiedy muzyk odpowiedzialny za Limbonic Art stara się śpiewać, wydzierać inaczej. No powiem Wam, że jest na maksa festyniarsko momentami i odpustowo. Pewnie czekacie, aż powiem coś dobrego na temat tej płyty. No, niestety obawiam się, że się nie doczekacie. Kompozycje. Słuchajcie, ja mam dużą tolerancję, jeśli chodzi o sposób komponowania i lubię różne sposoby komponowania, również black metal. Oczywiście nie jest tajemnicą, że ja lubię, kiedy jest dużo melodii, kiedy to się fajnie układa w jakąś spójną całość, ale ogólnie ważniejsze od samej melodii jest to, żeby utwory, przynajmniej muzyka w ramach jednego utworu, układała się w jedną spójną, sensowną całość. Tutaj ja tego nie potrafię usłyszeć. Mam wrażenie, że bardzo dużo motywów, niezależnie od tego, czy chodzi o perkusję, czy chodzi o gitary, czy o partie basowe, czy o wokal i złożenie tego w całość nie brzmi jak całość. Bardzo często poszczególne fragmenty wydają się być od siebie oderwane, jakby perkusja, w sensie automat, grał sobie jedną rzecz, a gitary trochę coś innego. Jednocześnie na przestrzeni jednego utworu nie czuję tej konsekwencji tworzenia i nie czuję, że podczas komponowania zostało to zaplanowane i zostało to stworzone tak, żeby opowiadało jedną historię i było czymś spójnym. Moim zdaniem nie jest. Brakuje na tym albumie klawiszy. I jak sobie posłuchacie na przykład pierwszych dwóch płyt Limbonic Art, to tamte klawisze były dość istotne. Oczywiście jest tutaj parę fragmentów, kiedy te klawisze się pojawiają, natomiast tego jest zdecydowanie za mało. Tych klawiszy tutaj brakuje. One by dodały jeszcze jedną warstwę. Tylko pytanie, czy gdyby dodały jeszcze jedną warstwę, to nie zrobiłby się jeszcze większy chaos na tym wydawnictwie, bo tak jak powiedziałem, jeżeli poszczególne instrumenty grają dziwnie od siebie, odlegle, to dodanie klawiszy sprawiłoby, że byłoby to jeszcze bardziej słyszalne. Chcę powiedzieć, że nie mam trochę pomysłu, co mogłoby tę płytę uratować, z tego względu, że już na etapie komponowania większość utworów, oczywiście zdarzają się nawet nie tyle same utwory, co fragmenty utworów, które wydają się być ok, no to jednak jako całość poszczególne kawałki kompozytorsko to leży po prostu. Okładka. Okładka jest najmniej ważna w tej płycie, ale jest dziwna w sensie takim, że spójrzcie na nią. Mamy na górze muzyka, dwa smoki, jakiś kosmos, nie ma to kompletnie sensu, ale z drugiej strony pasuje do muzyki, ta muzyka też wydaje się nie mieć kompletnie sensu. No i teksty. Ja polecam Wam wejść na Metal Archives i poczytać teksty, które są na nowej płycie Limbonic Art. To jest mniej więcej poziom taki, jakby usiadł do ich pisania 15-16-latek zapatrzony w scenę black metalową drugiej połowy lat 90. Oczywiście ja rozumiem, że może taki był zamysł i taki był plan, natomiast te teksty są po prostu infantylne. One są takie tandetne, to jest chyba bardzo dobre słowo. Nie
No powiem wam, że ta płyta to jest po prostu moim zdaniem jeden wielki odpust i najgorsze jest to, że ja nie potrafiłem, co mi się bardzo rzadko zdarza, nie potrafiłem jej przesłuchać w całości za pierwszym odsłuchem. Usiadłem, odpadłem po 10 minutach, ona trwa 50, jeśli dobrze pamiętam. Za pierwszym razem odsłuchiwałem tę płytę na 3 posiedzenia mniej więcej. Za drugim razem udało mi się na 2 i szczerze, dzisiaj był trzeci odsłuch i dałem radę, wracając z pracy i jeszcze tam zahaczając gdzieś o paczkomat, ale no było źle. I jak ten pierwszy odsłuch był rozczarowujący i zastanawiam się, co to jest w ogóle, jak to wyszło w 2024 roku i przede wszystkim pod nazwą, pod logiem Limbonicard, które jednak cały czas w podziemiu, w black metalu coś znaczy. Powiem wam, że moim zdaniem Limbonicard powinno przestać grać. Tak by było lepiej dla wszystkich. I tym oto niespecjalnie optymistycznym akcentem się z wami dzisiaj żegnam. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odbieracie nowy album Limbonicard, bo powiem wam, że jestem nieco zaskoczony, bo zdarzyło mi się przeczytać w internecie takich małych jakichś portali czy blogów recenzje i zdarzyło mi się zobaczyć, że ta płyta dostała na przykład 8 na 10. Niesamowite, naprawdę. Słyszeliśmy albo inną płytę, albo ktoś z nas, albo ja, albo ten koleś, czy tam dziewczyna, ktoś jest głuchy. I mam nadzieję, że to nie jestem ja. Wielkie dzięki za uwagę, widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.